Hej, ja jestem Sarcz i witam was ponownie w grze Uncharted Zaginione Dziedzictwo i w dzisiejszym, 12 już odcinku rozpoczniemy sobie rozdział 7. Jak się tam dostać? Nie wiem. Tam z boku są jakieś budynki, więc chodźmy w górę. Zaczęliśmy sobie od razu od zrobienia zdjęcia. Tam się właśnie musimy dostać, dość daleko stąd. Więc na pewno nie będzie to takie proste. Ale w tym momencie jedyna droga, jaka jest mi tutaj udostępniona, to przeskakiwać tędy. Więc lećmy. I od razu dalej. Tamto miasto było bardziej imponujące. Skarb na pewno jest tutaj. Amerykaniec twierdzi, że to Google. Konsultant Asawa bawi się z nami w kotka i myszkę. Szef nie jest głupi. Jeśli ten Amerykaniec kłamie, sporo za to zapłaci. To uwłaczające. Z zachodu nie są niczym lepsi od nas. Dziejka jest hinduską. Wygląda na to, że zna się na rzeczy. Jak on tam hindus? Skumplona jest! Możesz jej to powiedzieć, jak ją spotkasz. Rozumiem, bracie. Ale nie powinniśmy lekceważyć tych cudzienek. Daleko zaszło. Ja tylko czekam, aż spróbują filtrować. No ja bym im naprawdę nie radził lekceważyć Chloe i Nadine. A my z kolei nie lekceważmy tych snajperów, kurczę, bo pilnują każdego miejsca dosłownie. Próbuję przeskakiwać akurat wtedy, kiedy patrzą się w inną stronę. Tyle tylko, że to nie jest wcale takie proste. Kurde, praktycznie jestem z dwóch stron obserwowany, można powiedzieć. Nie. Muszę poczekać, aż on się patrzy w drugą stronę, gdzieś tam do góry. Na razie jest spoko. I chowaj się tutaj szybko. Dobra. A więc jest spokój. Oj. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Tak jest. Tu jeszcze mamy następnego. Patrzcie, zdaje się, że chyba zauważyli też ciało. Albo po prostu się zaniepokoili. Może i ciała nie zobaczyli, więc nie jest źle. Nadal pozostaje niewykryty. Kurde, tu jest jeszcze jeden. Chciałem tego dopaść. Tu proszę. Dobra, dobra, od razu lećmy. Jest też skrzynia, widzę. Chowaj się szybko. Dobra. Na razie tej skrzyni może nie będę otwierał. Jest ich więcej. Oj, zdecydowanie więcej ich tu jest. Najważniejsze to jak najwięcej ich pooznaczać, żeby wiedzieć, skąd się ich spodziewać w następnej kolejności. To jest chyba najlepsze możliwe wyjście. Boże, co ja zrobiłem, ale okej. Załatwię go, oczywiście zobaczył ciało, ale... Jeden z naszych zginął! Mamy spokój. Uważajcie! Chcę szukać każdy milimetr! Najważniejsze, żeby mnie jak najdłużej nie zauważyli. Przynajmniej część tych przeciwników chciałbym tutaj wyeliminować. Kurde, mamy kolejnego trupa! No wyłaź, Łajzo! Jak mnie nazwałeś, stary? Jeszcze tego pożałujesz. Zdecydowanie pożałujesz. Za blisko. Dobra, lećmy dalej. Tam następny. Kubani, kurde, są prawie z każdej strony. Zaraz chyba trzeba będzie ich wyeliminować po prostu w strzelaninie. Nie ma co tutaj jakoś kombinować szczególnie. Tego snajpera bym jak najszybciej załatwił jeszcze. O właśnie. Nie będzie już mi tutaj przeszkadzał. Ten drugi jest tam. Dobrze, że też Nadine mi kolejnych oznacza. Facet ma solidny pancerz.
Bez jaj, czy mi się wydawało, czy oni się nagle pojawili? To było dziwne. Wydaje mi się, że tu jakiś skrypt się po prostu załączył. Dobra, wiecie co? Nie ma co kombinować. Rzucam C4. C4, chylcie! Oczy dookoła głowy! Proszę bardzo. Masz ich po prawej! Tutaj, tam blisko! Ajajaj. Spadamy. Nie ma co tutaj już właśnie kombinować za długo, bo widać wyraźnie, że jest ich tutaj tylu, że gra ewidentnie sugeruje nam rozwalenie ich, kurcze, w otwartej walce. Ale przynajmniej właśnie mogłem ich pooznaczać i zdecydowaną większość załatwić bez wykrycia. Więc teraz, kurczę, strzelanie będzie przy okazji... Będzie przyjemniejsze z tego względu, że już nas tak nie zaskoczą w zbyt dużych ilościach. Aczkolwiek nadal jest ich dużo, nie ma co ukrywać. No ale zawsze mogłoby być więcej. Kurde, prawie że nie wychylają. Ledwo co można ich namierzyć. On idzie, kurde, z tej strony jeszcze. No dawaj, stary. Jeszcze się wykrył. Okej, następny. Też załatwiony. Tam tylko czekają, kurcze. Żebym się nieco bardziej wychylił. Zdjęty. Mamy następnego. Staram się oczywiście celować w głowę. Nie, tylko nie granat. Okej, czyli tak. Z tej strony mamy tego gościa, który właśnie rzucał mi ten granat, więc spróbuję go dorwać. Może go po prostu zaatakuję. Całkiem sprawnie. Tutaj już koleś też podszedł. No chodź tutaj. Widzę wroga! Okej. Chyba jest spokój. Przedemną się nie schowasz. Chociaż nie, jeszcze mamy kolesia. Tu jest! Trafienie! Dobra. Teraz wydaje się, że to chyba wszyscy. A to oznacza, że mogę na spokojnie wrócić się do tego miejsca, gdzie byłem wcześniej. I tutaj konkretnie chciałbym sobie otworzyć tą skrzynię. Zobaczymy, co jest w środku. Może coś, co się przyda, a może nie. Ale ważne, żeby to otworzyć, bo też oczywiście jest to jedna ze znajdziek tutaj, jakby nie patrzeć. Dobra. Mamy ten pistolet. Nie wiem, czy zostać jeszcze przy tym z tłumikiem. Wezmę też C4, chociaż wolałbym już zmienić sobie na granaty chyba. No sam nie wiem. Dobra, niech będzie. Niech będzie i ta broń. Bo tak na dobrą sprawę jeszcze nie atakowałem nią żadnych przeciwników, tylko jedynie wam pokazywałem strzelanie, no gdziekolwiek właściwie, w jakieś puste miejsce. Rozglądam się jeszcze, czy nie ma tutaj ewentualnie jakichś skarbów, czy czegokolwiek interesującego, ale też w ogóle Rubin Królowej mi nie daje znać, że coś jest w pobliżu, więc raczej jest spokój. Powiem wam, że mimo wszystko kusi mnie, żeby zmienić na te granaty już teraz, bo jest ich tutaj sporo. P90. O, a patrzcie, co my tutaj mamy. Tylko że to jest akurat typ takiej broni, z którą nie mogę się chować. Więc tutaj mi się już nie przyda, biorąc pod uwagę, że wszystkich kolesi pokonałem. O, w mordę! Idą. Witajcie się z moim nowym kolegą! Jednak idą następni. Pięknie! To się idealnie przydało teraz jednak. Jeszcze mamy jednego. Rewelacja. Już czysto. Spróbujmy się stąd wydostać. Dobry pomysł, ale jednak biegać to z tą wielką bronią oczywiście nie mogę. Nie mogę też wchodzić w interakcję i tak dalej. Więc bardziej taka ciekawostka, żeby trochę urozmaicić strzelanie.
No nie wiem, nic tutaj wydaje się, że nie ma. Wejdę jeszcze na górę. Mogę również i tędy. Będę. Są drzwi, to może być nasze wyjście. Idę! Okej, zaraz sprawdzimy te drzwi, ale... jeszcze po kolei. Tutaj mam cały czas tą pukawkę. Pozostanę chyba przy niej. Zobaczmy, czy tutaj coś właśnie po tej stronie jeszcze jest. Tutaj ten koleś z RPG-iem był. Mam trzy jeszcze ładunki C4. No dobra, niech będzie, że je pozostawię na razie. No i są te drzwi, o których mówiła Nadine, więc otwórzmy je w takim razie, bo nic tutaj już poza tym chyba nie ma. Dobra, do roboty. To lecimy. Zobaczmy, co się tu kryje. Przede wszystkim możemy w każdym momencie liczyć jeszcze na następnych żołnierzy Asava. Pewnie im dalej będziemy, tym więcej ich tutaj będzie. Na pewno zadbał o odpowiednią obstawę. Nie ma co się łudzić, że jest inaczej. Już tu byłyśmy? Na pewno jest jakaś droga do miasta. Rozglądam się, wiecie, nie tylko za dalszą drogą, ale też i za tym, czy nie ma tutaj czegoś poza tym godnego uwagi, no ale na razie nie za bardzo. Wow! Tam! Asaf nie mógł znaleźć przejścia, więc je sobie zrobił. A myślałam, że Asaf będzie szanował to miejsce. Asaf szanuje tylko siebie. Ciągle, kurde, tylko się bawią w to wysadzanie wszystkiego. Tutaj, kurde, można się wspiąć, ale tam z kolei nie doskoczę. Tu jest też wejście. Może to z niego będę musiał skorzystać. Aczkolwiek tam dalej też. No, teoretycznie tyle możliwości, tylko że na razie jest jedna, a konkretnie droga tutaj. Nie myślałam, że coś zachwyci mnie bardziej niż hale Bidu. Szkoda, że Belur jest tak ukryty przed światem. Już wiemy dlaczego. Ej, czekajcie, tam coś się świeciło i właśnie zastanawiam się... Tak, bo zobaczyłem, że mi świeci ta bransoletka i oczywiście informuje mnie, kurczę, o pobliskim skarbie. Więc to chyba będzie to wejście, które widziałem. Mam nadzieję, że doskoczę tutaj. Raczej powinienem, no właśnie. Poza tym też taki cichy dźwięk słychać zawsze dodatkowo, kiedy mam właśnie ten Rubin Królowej aktywowany. A to jest ozdoba ślubna z Lakshmi. Wysadzana złotem. Dobra, w takim razie wracamy. Myślałem, że może tutaj właśnie jakieś dodatkowe przejście będzie, ale to tylko albo i aż droga do kolejnego skarbu. I pewnie tu muszę jednak wejść tędy. To przejście, które już z daleka też wypatrzyłem. Dobra, co my tu mamy? Tędy się raczej nie dostanę. Oho. To kolejny bóg? Wow! Ilu tak w ogóle mieli królów? 11. Nasz młody król był ostatnim z rodu. Osiągnął, co chciał. Ocalił miasto przed Persami. Powolutku wbijamy się coraz to wyżej, więc to jest dobry znak, ale wciąż jeszcze sporo do samego szczytu. Skaczemy. A dobra, i tędy się już dostaniemy tutaj na górę, to super. Jeszcze troszkę wykręcimy na wszelki wypadek. No i już, tędy. No już myślałem, że kurde, jej się nie uda od razu za pierwszym razem. No proszę, jednak się damy radę już dostać tutaj w tym momencie. Myślałem, że będzie to bardziej skomplikowane, ale nie. A nie, tędy nie wejdę. Myślałem, że tutaj wbiję ten czekan. Normalnie tędy mogę przejść najwyraźniej. A, tutaj. W prawo.
O kurde, episko to wygląda. Już chcę tu wejść na górę i to zobaczyć z bliska. Widoki stają się coraz bardziej imponujące. No, Nadine też to docenia. A gdyby ktoś wątpił, że to właśnie Belur, boski Siwa. I Nandin. A to z kolei pewnie Ganesha. Przynajmniej zanim stracił głowę. Możliwe, chyba że to Kartikeya, starszy z synów Siwy. Hinduski bóg wojny. Chyba poszli innymi drogami. Twórcy się naprawdę postarali, projektując te wszystkie lokacje. Coś pięknego. Niech to! Rozwalili przejście! To pewnie przez tamtą eksplozję. Na pewno jest jakaś droga. Próbują uzyskać na czasie. Tak. Tu jest chyba droga. Tędy, teoretycznie. Tylko, że cały czas słyszę... A, właśnie. Ten sygnał taki. I dodatkowo mi tu jeszcze pad wibrował, więc wiedziałem, że gdzieś tu musi być jakiś skarb. Miedziany dzwonek z Hanumanem. Nie obróciłem właściwie jakoś dokładnie, więc jeszcze zobaczmy sobie. Więc tak się prezentuje. I ciekaw jestem, czy nie ma tutaj czegoś więcej oprócz tego, więc oczywiście przyjrzyjmy się okolicy. Ale nie, to jest dość takie niewielkie miejsce do zwiedzania. Tutaj Nadine, nie wiem czego szukasz, ale przejście jest tędy. Tutaj, Nadine! O! Paskudztwo! Może latarkę by się przydało włączyć? A nie, no nie, jednak nie jest tak źle. Pośpiesz się, musimy dogonić resztę. Mamy towarzystwo. Okay. Widzę. Czekajcie, spróbuję ich tutaj zajść. Gotowe. Wpadamy. Kurde! Jasny gwint. Znowu nas zablokowali. To duże miasto. Znajdziemy jakieś inne przejście. Co to za miejsce? Łaźnia? Albo studnia, albo dwa w jednym. Szczęścia to tutaj nie mamy, kurczę, no. Emaliowana szkatułka. Tymczasem. Ogólnie sporo tutaj jest właśnie różnych skarbów do zebrania. W menu wyboru rozdziałów jest to oczywiście napisane, ile dokładnie wszystkiego jest, więc muszę mieć oczy dookoła głowy, bo tu tak naprawdę w każdym zakamarku może się coś znajdować, ale coraz właśnie częściej zwracam uwagę przede wszystkim na ten dźwięk, który się wydobywa. Zobacz, spod wody wylatują jakieś bąbelki. Ten dźwięk, który się wydobywa, gdy się zbliżamy do jakiegoś skarbu. No, będziemy musieli tutaj zanurkować. To lećmy, a raczej płyńmy, jeśli już mamy mówić dosłownie. Wytrzymaj, wytrzymaj, Chloe. Dobra. Co my tu mamy? I znowu, kurde, słyszę ten dźwięk. Patrz w górę. Jesteśmy w naturalnej studni. Ha. Faktycznie coś w tym jest. Dobra, może tutaj będzie w takim razie skarb. Niestety nic nie widać. Albo ewentualnie pod wodą. Też jest to możliwe. Teraz mi przed chwilą pad zawibrował, więc gdzieś to musi być. Moment. Poczekaj, Nadine, poczekaj. Zobaczę jeszcze pod wodą. Dobra, jest tutaj. Ale kurde, tak też... Muszę się mocno zbliżyć, żeby to zabrać, tak? Teraz się udało. Wysadzany klejnotami ustnik do fajki. Proszę bardzo. No, wynurz się szybko. Już kurde, robiło się powolutku i niebezpiecznie. Oho. A, popatrz. Królowa i jej służący. Może tu były królewskie łaźnie? Posągi kobiet, miła odmiana. A, możemy porozmawiać jeszcze?
Kobiety grały ważną rolę w społeczeństwie Hojsalów, a zwłaszcza królowe. Nic dziwnego, skoro ich mężowie bez przerwy walczyli. Zajmowały się też sztuką, poezją, muzyką i tak dalej. W pewnym sensie to one rządziły miastem. Jeszcze chciałem wam pokazać to zdjęcie, które tutaj sobie zrobiliśmy. Lećmy dalej. Co to za miejsce? Powiem wam, że dokładnie to samo chciałem powiedzieć. Ale Chloe mnie tutaj uprzedziła. Co to? Stare pismo w języku Kannada. To chyba zwrotki. Poezja. To biblioteka? Na to wygląda. To może znajdziemy też jakieś właśnie ciekawe zapiski, kto wie. Warto by się było dokładnie rozejrzeć. Tam coś jest. Obejdę to dookoła i zobaczymy. To chyba będę. Zgadza się. Mieli tu mały magazyn. Trochę tak. O! Już mi pad zawibrował. Gdzieś tu musi być... Razer, chodź! Gdzieś tu musi być jakiś skarb w takim razie. No naprawdę, ten rubin królowy jest całkiem przydatny. Nie ma co ukrywać. I tutaj to jest. Ręcznie rzeźbiony chlebak z palisandru. Jeszcze raz mi pad zawibrował, czyli jeszcze coś tu musi być. Ale tak zaraz obok siebie? No nie wiem, zobaczymy. W każdym razie jakiś dźwięk ciągle słychać. I zresztą widać, że mi się świeci ta bransoletka. A tu mamy, proszę. Srebrny pojemnik na perfumy z grzebieniem. Ciekawe połączenie, co? No ale wczyta się to, czy nie wczyta? Chciałem wam pokazać, a nie mogę za bardzo. Może teraz? O, proszę bardzo. Coś za pierwszym razem się nie udało. I tutaj też coś mamy. Tu co mamy? Kadzidła albo zioła. No ale zabrać tego nie zabierzemy w każdym razie. Możemy się tylko przyglądać wszelkim szczegółom. Choć akurat na przykład nie po tej stronie. No i zaraz zrobimy kółeczko tak naprawdę w tej lokacji. Ale patrzcie, no jest tutaj jeszcze więcej rzeczy. To Sita? Wina, czyli daleki przodek Sitara. Może grali tu koncerty? Może, Chloe. No i patrzcie, tutaj wracamy już do punktu wyjścia, albo powinienem powiedzieć punktu wejścia. W tym miejscu właśnie wchodziliśmy. Dobra, podejdźmy do Nadine. Bo to wygląda imponująco, prawda? Musicie przyznać. Chyba z tej strony musimy to obejrzeć. Popatrz. Niesamowite. To chyba jakiś ołtarz. Władcy cierpieli dla ludu Katuszy. Nie chronili tylko kła. Historycy uznali go za symbol władzy i potęgi, ale najwyraźniej się mylili. Był symbolem ludu, symbolem kultury. Symbolem ich wszystkich. Chwila, a to co? Patrzcie, jest jedno wolne miejsce. Dokładnie ten sam przedmiot, który ma Chloe. To możliwe, że jej ojciec zabrał to stąd właśnie? Pasuje. Ale jazda.
Twój tata tu był? No właśnie. Sensacja, jak się patrzy. Dlaczego nic mi nie powiedział? Przecież wiesz. Chciał cię chronić. Kto by pomyślał, że Chloe idzie dokładnie śladami swojego ojca? Aż się wzruszyła, co? Nadine, muszę powstrzymać Asawa. Nie. My musimy. Dzięki. Podziękujesz mi, jak przeżyjemy. Racja. Nie zapomnij Ganesi. O! Dobrze, że go wzięłam. No zdecydowanie dochodzi tutaj jeszcze taki wątek, kolejny właściwie wątek osobisty, jeśli chodzi o Chloe i właśnie jej tatę. Ciekawostka, że tutaj też był. No ale co, na razie to będzie wszystko w tym odcinku. Dalszą drogę będziemy pokonywać w następnym materiale. Spodziewajcie się go już niedługo na kanale, a więc do usłyszenia.